Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam kilka rzeczy ze sklepu Świat Pasji. Od października mam możliwość współpracować z tym sklepem i będziecie mogli zobaczyć na kanale YouTube moje inspiracje. A w dzisiejszej paczce pokażę Wam trochę produktów mediowych, stemple, ozdoby i różne fajne gratisiki. Zobaczycie też papiery. Więc zapraszam Was na dalszą część filmu, żeby zobaczyć, co znalazło się w mojej paczce. Na kanale sklepu Świat Pasji będziecie mogli zobaczyć filmy i produktowe, i inspiracyjne, więc jeżeli coś z tej paczki Was zainteresuje, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Ja mam pomysły na to, co będę robić z tych rzeczy, no ale jeżeli byście chcieli coś w pierwszej kolejności, to koniecznie dawajcie znać. Co my tu mamy? W pierwszej kolejności gesso. Zamówiłam sobie gesso bezbarwne i gesso czarne, dlatego że będę robić właśnie też filmik na temat różnych rodzajów gesso. To są też różne firmy, bo tu mamy 13 Arts, tutaj jest Pentart, więc już niedługo pewnie będę się bawić tymi produktami. Kolejna rzecz to jest czyścik do szablonów i masek. Ja zwykle je czyściłam chusteczkami. Chcę zobaczyć, jak się ten produkt sprawdza i na pewno podzielę się z Wami właśnie też opinią na temat tego płynu do czyszczenia. Kolejna rzecz, to też rzecz, której jeszcze nigdy nie miałam, to jest Stamperia i to jest maska taka teksturowa, foremka teksturowa. Tutaj możemy nałożyć na przykład masę plastyczną i odciśnie nam się bardzo piękny kwiatowy wzór. Myślę sobie, że świetnie będzie wyglądał nawet w kawałkach do ozdoby, do mediowania, więc bardzo ciekawa jestem też tego produktu, jak się ta masa w tym będzie sprawdzała. Następna rzecz to jest maska, maska z 13 Art z napisami. Te maski są fajne, bo one są takie dosyć sztywne. I no takiej z napisami też jeszcze nie miałam, znaczy no mam maskę z napisami z Agaterii, ale po prostu to jest takie stare pismo, a tu są, to jest zupełnie inny rodzaj tego pisma, więc maseczka. No coś, obok czego nie mogłam przejść obojętnie, czyli stempelki. To są stemple jesienne. Wejmę może, żeby się tak bardzo nie odbijało, chociaż tu też się będzie odbijało. Bardzo fajne stempelki. Tutaj możecie zobaczyć z tyłu, że one mają jakby cztery sezony. Ja mam jesienne, jest jeszcze zima, wiosna i lato. I myślę sobie, że bardzo fajnie z takich stempli można zrobić karteczki, po prostu opowiadając jakąś historyjkę. Poza tym stemple mają mało takich szczegółów, więc będą świetne do kolorowania dla osób, które uczą się kolorować. Ja też bym chciała tą technikę podszkolić, więc myślę sobie, że będę się bawić w kolorowanie właśnie tych stempelków jesiennych, ale naprawdę super. Kolejna rzecz to jest kamieniczka od Woodouts. Będę ozdabiać, będę się bawić papierowo, mediowo na tej kamieniczce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajny, bo bardzo gruby jest ten. Ta kamieniczka jest gruba, nie wiem, czy tu jest napisane ile milimetrów, bo ja nie pamiętam. Z płyty MDF, ale nie wiem ile milimetrów. W każdym razie no, będziemy ozdabiać na pewno też kamieniczkę. Czarne pręciki do kwiatuszków, takie troszeczkę grubsze. Zamówiłam sobie też kaboszony, 10 sztuk. Tu mam pędzle. To są pędzle takie do masek właśnie. W zestawie mamy trzy te pędzelki, one są takie jakby szczeciniaste, takie, no, zoomuję, zobaczcie, tak wyglądają i są trzy właśnie takie pędzelki w zestawie, one mają różne grubości, będziemy testować. Tutaj dostałam, no to może jeszcze to zamówiłam, też kwiatuszki z Joya, bo ja tych różyczek z Joya nie miałam, a wyglądają naprawdę bardzo fajnie i w fajnych kolorkach są. Więc do projektów na pewno się przydadzą. I dostałam jeszcze prezenty. Tutaj mamy takie serduszko i tutaj to są z Agaterii.
powale, które bardzo fajnie można zmediować i wykorzystać, więc super. Tutaj już otwierałam, dostałam bazę albumu takiego harmonijkowego i pomyślałam sobie w pierwszej kolejności, że fajnie byłoby to zrobić na live razem z Wami, ozdobić taką bazę harmonijkową. Ona jest zawiązywana właśnie na taki sznureczek. Bardzo fajnie to wygląda. Jest w takiej płóciennej okładeczce, więc przyjemny projektik może z tego powstać. Tutaj mam dodatki z Paper Heaven. To są listeczki w przeróżnych kolorach. Oczywiście z drugiej strony jest tło. Więc Kamila chyba po prostu oglądała mój kanał dokładnie, bo wie, że ja uwielbiam liście i jesień, więc listeczki dodatkowo dostałam w prezencie. Tutaj wycinanki z P13. Te kiedyś już miałam, też bardzo fajne. No, listki kwiatuszki są tak uniwersalne, że można w każdym projekcie wykorzystać, więc super, będę wycinać. No i jeszcze papiery. Aha, jeszcze tutaj mam jedną rzecz. Słuchajcie, to jest pudełeczko do kartki w DL-ki z okienkiem takie kremowe. I chyba, jak to ja zawsze, dodałam jedną sztukę, chciałam więcej, ale to sobie następnym razem domówię. Jeszcze tutaj z takich gratisików Wam pokażę, zanim do papierów przejdę. To tu mam piękne karty z Lemon Craftu, to jest Vintage Time. Naprawdę są cudowne, ja uwielbiam styl vintage, więc te karty są jak najbardziej w moim klimacie. Jednostronny papier. Tutaj mamy okładkę też z Lemon Craftu, piękne niebieskie wzorki. Tu mamy gratisy od Mintaja, te karty. Ja bardzo lubię wykorzystywać ten arkusz, on też jest w takim vintage'owym dla mnie klimacie, więc nadaje się idealnie. Napisy i dodatki do wycięcia też z Mintaja i to też jest dwustronne, więc jeżeli ktoś nie chce, można wykorzystać tą stronę. Tu mamy takie wycinanki. One dosyć znane są, więc na pewno też je już widzieliście. I tutaj mam z 13 art z papiery i powiem Wam, że to jest super sprawa dla mnie, bo ja nie raz miałam chyba tylko mały bloczek z 13 art, ale te są piękne, te dechy z tymi literami. Super. A te drugie strony to już w ogóle jest... No, świetne są dla mnie. Uwielbiam takie, no bo to jest właśnie cały taki vintage klimat. Moje kolory. I kolejny arkusz to jest... aha, bo ten jest Under the Stars, a ten był Grand Jewels. Piękny, z takimi gwiazdeczkami. Zobaczcie tą stronę. To w ogóle mi się z taką jesienią kojarzy. Jak pierwszy raz na to spojrzałam, to pomyślałam, że to jest po prostu na miarę Primy. Naprawdę. Prima ma bardzo podobne te papiery i wzory. I przepiękna jest ta strona. Ja ją widzę idealnie na okładce albumu albo żurnala. Chyba bym nie miała sumienia pociąć jej na mniejsze kawałki. Jest naprawdę bardzo ładna. Bardzo mi się podoba. I cieszę się bardzo, bo właśnie z dużych papierów 13 art nigdy nie miałam. I tutaj dostałam jeszcze mnóstwo dobroci, to jest z P13, z tych papierów Four Seasons. I tu mamy winter, czyli zimę, kompozycje kwiatkowe, tutaj z rękawiciami, łyżwy, więc na pewno na czasie. Bardzo mi się ten arkusz podoba i też mi się skojarzył, słuchajcie, z primowymi papierami, więc nasi polscy producenci dają radę, naprawdę. Piękne jelenie, sarenki. To może sobie będę tak przesunę i odwracać. Kolejny arkusz to jest świąteczny. On jest dwustronny. Ja akurat świątecznych rzeczy nie robię. A tu mamy dwustronną, nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, widać. Takie bardzo delikatne napisy. Więc też można nawet jako fajne tło wykorzystać. Kolejny to jest, to są domki. I z drugiej strony mamy dechy. Dechy bardzo uniwersalne, więc
też się nadadzą. To mi się coś zagięło, ale to nic. Słuchajcie, coś, co kocham miłością absolutną, czyli wiosna. I tutaj mamy właśnie elementy do wycięcia. Jak to zobaczyłam, to po prostu przepadłam. Są piękne. Mamy liście, mamy jelenie, sarenka, jeżyki. Naprawdę kolekcja genialna. Tutaj mamy karty. Karty, postkart. No nie wiem, nie umiałabym się zdecydować chyba, który papier jest najładniejszy. Tutaj druga strona to mamy takie jabłuszka. Żywe, fajne kolorki. Tutaj ten jeżyk taki słodki. Jesienne klimaty są piękne. Połączenie kolorów mi się tu bardzo podoba. Tu mamy liście na takim pomarańczowym tle. Kolejny arkusz to są dynki, czyli coś, co też bardzo lubię. I ten jest cudowny, słuchajcie. Na tym tle właśnie z kartami mamy suszone kwiaty, sweterki, dynie, szarlotkę. Naprawdę piękne. Tu będę miała chyba problem, którą stronę wybrać, aczkolwiek ta zdecydowanie u mnie wygrywa. I mamy jeszcze z piątku 13 kolekcję Beyond the Sea. Tu mamy elementy do wycięcia morskie. Piękne, bardzo fajny klimat. Słuchajcie, podobają mi się te butelki bardzo. Super. Dużo fajnych prac widziałam z tymi papierami. Papiery są też dwustronne. Tu mamy mapę. Tu mamy taki cudny widok. Och, aż by się chciało być znowu nad morzem, słuchajcie. I tutaj mamy takie tło. Są też karty do wycięcia w różnych formatach, bo jest 10 na 15, 7,5 na 10 i 10 na 10. Więc różne karty. I tutaj też mamy mapę. To są Stany, United States. Kolejny arkusz. Też bardzo ciekawy. Ja lubię też morskie prace, morskie klimaty. Więc może jeszcze coś z wakacji fajnego wykombinuję. Tu znowu piękne tło, super dechy, przepiękne takie deseczki. I ostatni już, nie, jeszcze nie ostatni arkusz. Tu mamy mapę. Bardzo ciekawy ten papier jest w ogóle. I tutaj mamy widoczek znowu, taki akwarelowy. Pięknie to wygląda. I ostatnia z muszelkami. I z tyłu też deseczki. Także tyle pięknych rzeczy w moich paczkach się znalazło, w mojej paczce pierwszej. Na pewno będę Wam na bieżąco te paczuszki pokazywać. Wybór artykułów w sklepie jest ogromny, także zachęcam Was, żebyście sobie tam zajrzeli. Wszystko postaram się Wam podlinkować w opisie do filmu. No i koniecznie dajcie znać, co robimy na początek, bo ja jakiś tam pomysł mam. Nie jeden, ale chciałabym, żebyście z tego czerpali jak najwięcej. I kochani, widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.